Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Zmasło i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rozpaczkowanie. I dzisiaj mamy nie lada gratkę, bo mamy tutaj PlayStation 1 z oryginalnym pudełkiem. W sumie samo pudełko PlayStation 1 tak na dobrą sprawę w dzisiejszych czasach jest dość, no, swego rodzaju powiedziałbym rarytasem, jeżeli o to chodzi. Ja oczywiście to PlayStation razem z PlayStation 2 i innymi fajnymi gadżetami dostałem jakiś czas temu od swojego dobrego ziomeczka Andrzeja. Możecie zobaczyć sobie cały film tam w karcie. Podlinkuję Wam, gdybyście chcieli zobaczyć inne rzeczy, które Andrzej mi dał. W każdym razie mamy tutaj PlayStation 1 i o ile nie ma go faktycznie w tym pudełku, to jest pudełko bezpośrednio z niego i pomyślałem, że fajnie będzie, jak sobie po prostu zobaczymy, jak w dawnych czasach, w latach 90. jak w ogóle wyglądały pudełka od konsol. I generalnie o co chodziło, to tutaj mieliśmy oczywiście zawartość PlayStation 1 w wersji FAT, to jest ten pierwszy model i oczywiście mieliśmy już kontroler DualShock, czyli ten lepszy, bo początkowo konsole PlayStation 1 nie miały kontrolerów z analogami, co zresztą zaraz Wam pokażę tutaj na obrazku. Tutaj na przykład widzimy opcjonalne akcesoria, które były do PlayStation 1 i pierwszy kontroler był taki, że nie miał analogów. My już rzeczywiście mamy DualShocka, czyli mamy normalnie z wibracjami i z dwoma analogami. Mamy opcjonalną akcesorię w postaci karty pamięci bezpośrednio do PlayStation 1. Mieliśmy, słuchajcie, myszkę jako osobne akcesorium. To akcesorium jest obecnie dzisiaj dość drogie, ciężko je znaleźć. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne opcjonalne akcesoria, kable i tak dalej. No w to już się, myślę, nie będziemy aż tak zagłębiać, bo to nie jest aż tak interesujące. Co nas jednak interesuje, to oczywiście jak szarak wygląda. Szarak, mówię, nie chciałem go zapakowywać w to oryginalne pudełko, żeby coś nie porwać dokładnie, chociaż możemy sprawdzić, co tam jest w środku, czy coś się jeszcze ostało. No jak widzimy, po prostu kartonowe pudełeczko. W sumie w środku nic ciekawego nie było, ale co jest ciekawe, to co znajdziemy tutaj na tyle. I to była lista gier przykładowych, które można sobie ograć na PlayStation 1. To nie jest, że te gry były w zestawie czy coś. Mieliśmy oczywiście Gran Turismo, Tekena 3, kultowa giereczka Spyro the Dragon. To jest w ogóle hit giereczka. Mieliśmy Tomb Raider 3, tutaj widzę jakieś Final Fantasy, oczywiście Crash Bandicoot, no jego nie mogło zabraknąć. No i jeszcze jakieś oczywiście inne gry, które mogliśmy dostać na PlayStation 1. No, ale myślę, że teraz najciekawsze będzie to, żeby faktycznie naszego szaraka sobie wziąć. Pokażę Wam, jak wygląda, podłączymy go pod taki stary telewizor, no i sobie w coś pogramy. Co byś, Kamil, zagrał na PlayStation 1? Tu nie możesz wybrać LOLa. Kurde, nie znam gier na PS1. Kiedyś graliśmy, nie wiem czy pamiętasz. Chyba krótko. W Tekena graliśmy kiedyś, na Raspberry Pi. Ale to nie było PS1. No ale gra z PS1. Pokażesz mi tutaj. Okej, tak więc całość mam tutaj w siatce niestety. Nieoryginalne pudełeczko, ale zobaczcie, jaki ładny szarak. I mamy, słuchajcie, jeden kontroler i mamy, przepraszam, drugi kontroler i drobny telefon. Zapomniałem, że Andrzej też mi dał, to jest Motorola Moto G, oryginalna pierwsza. O, miły bonus, dzięki Andrzej. I mamy oczywiście kabel zasilający. I co najważniejsze, moi drodzy, kartę pamięci, która miała zabójczą pojemność 1 megabajta. A ile gry ważyły? Ile gry ważyły? Gry ważyły około 700 megabajtów, z tego co kojarzę, bo zwykle zajmowały jedną płytę CD. Chyba że były takie wyjątki jak na przykład Gran Turismo 2, ono wiem, że na pewno miało dwie płyty, pewnie i były gry, może nawet, które korzystały z więcej ilości płyt. W każdym razie, my tutaj mamy PlayStation 1. Jest to ten oryginalny model, ten pierwszy, później była taka rewizja, która nazywała się PS1 i ja mam właśnie tą nowszą rewizję, więc to jest ten model, którego ja nie mam w kolekcji, więc jest bardzo fajny. Ale tu nie, jeszcze jeden był chyba model taki, który tutaj miał taką zaślepkę z tego, co kojarzę, więc to jest późniejszy jeszcze model. Chyba były w sumie trzy rewizje z tego, co kojarzę. No i tak, mieliśmy oczywiście przycisk, żeby sobie odpalić grę. Jak widzicie, mamy tutaj zdecydowanie oryginalnego Colina McRae. Nie, Rally Championship po prostu. I tak, to jest kolejny feature
Czy benefit, to nie wiem, w każdym razie mamy tutaj zainstalowanego mod chipa. Co za tym idzie, ta konsola jest w stanie uruchamiać, jak to się ładnie zwykło mówić, kopie zapasowe naszych gier. A jak to się nazywa po prostu, Kamil? Piraty. Piraty, tak jest. No, więc generalnie tak, no w latach 90. to nawet można było piraty kupować na bazarach, więc no jakoś nie powinno nas specjalnie dziwić, że ta PS1 ma wlutowanego mod chipa, który pozwala jej na uruchamianie kopii zapasowych, ale tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Tu oczywiście wypalona gierka. W każdym razie wygląda na to, że szarak działa całkiem spoko. Tu mam oczywiście taki wielki, jak to się po śląsku mówi, knefel do włączania playki. Mamy jeszcze reset z tyłu, dość skromnie. Mamy tutaj złącze do zasilania, takie standardowe. Tutaj mamy wyjście na kabel AV. No i tutaj mamy jeszcze I.O. serial. I z tego co kojarzę, właśnie jeszcze niektóre szaraki tutaj miały taki dodatkowy port rozszerzeń i tam można było wpinać niektóre akcesoria. Od spodu szarak wygląda tak, ma całkiem fajne takie wysokie nóżki, więc jak go postawimy sobie na stole, to on tak ma tutaj całkiem niezły przewiew, więc pewnie tutaj gdzieś to powietrze może sobie cyrkulować. No i nie przeciągając dalej, pewnie bardzo chcielibyście, żebyśmy podłączyli naszego playaka i zagrali w jakieś gierki. Chodźmy. 6.5 hours later. Okej, słuchajcie, zrobiłem nam takie mini retro stanowisko z takim starym telewizorem, który mogę faktycznie coś połączyć przez eurozłącze, czy tam z kart. Mamy naszego szaraka, więc teraz musimy sobie wrzucić naszą kartę pamięci. Podłączamy nasz kontroler i wybieramy gierki. A few inches later. Jak mówiłem, ta konkretna sztuka PSX-a ma wbudowanego mod chipa, bo dawniej gry pirackie można było w sumie w latach 90. legalnie kupować na bazarze, bo w Polsce nie było prawa, które by temu przeciwdziałało. Natomiast ja mam kilka gier z PlayStation 1, głównie Need for Speed i jednego Harry'ego Pottera. No coś sobie odpalimy, zobaczymy jak te gierki działają nam na naszym poczciwym szaraku. Zasada działania playaka jest banalnie prosta. Wrzucamy sobie płytę na przykład z naszym Need for Speedem do napędu. Zamykamy napęd i wciskamy power. I teraz podziwiajmy piękny dźwięk PSX. O tak, Need for Speed 3, to jest to. Kurde, aż mam ciary na ręce od tego dźwięku, bez kitu. O ja. 1998, ja cię kręcę. O, nie wiem czemu tak dziwnie ekran mi miga, ale przypuszczam, że to jest coś nie tak z tym telewizorem, bo on jest generalnie strasznie dziadowski. Tak, damy Hometown, dwa okrążenia i mamy, słuchajcie, samochody do wyboru. Corvette, Lambo Countach, co to jest? Tego nie było w wersji PC-owej. Manarello, Diablo, XJR-a, CLK. Możemy sobie zmieniać kolor i co ciekawe, możemy tutaj włączyć ABS. No dobra, to zobaczmy. O tak, zobaczcie. I teraz mamy nasz wyścig. Widok z ziemi, ze zderzaka. O, patrzcie na to. O, ale powiem wam z takiej odległości. Ja siedzę mniej więcej tak jak kamera, więc widzę prawie to samo co wy. Powiem wam z takiej odległości, ta grafika nawet aż tak mocno nie bije po oczach. Chociaż widać to tutaj charakterystyczne, to takie jakby, nie wiem, migotanie tekstur, że one są takie jakby drgawe, te charakterystyczne drgawki. Nie mamy widoku w ogóle z kokpitu w tej wersji na PlayStation, z tego co widzę. Możemy włączyć analoga w ogóle? Aha, analog widzę, że gdy go włączamy, to się zawiesza, więc chyba ta gra po prostu nie wspiera analoga. Ale mapa jest praktycznie taka sama jak w PC-cie, z tego co widzę, chociaż menu i w ogóle samochodów jest mniej. No i graficznie na PC-cie też to wyglądało zdecydowanie lepiej, zwłaszcza gdy mieliśmy akcelerator 3DFX, no to tamta grafika była nieporównywalnie lepsza, ale hej,
My tu gadamy o PlayStation 1, a nie o PC-tach z latach 90., tak? Dobrze mówię? Nie no, generalnie dalej szarak daje sporo frajdy i sama konsolka w ogóle jest mega cicha. I napęd też praktycznie w ogóle go nie słychać. Okej, okay, teraz odpaliłem, słuchajcie, Need for Speed 5, który nazywa się Porsche Unleashed, gdzie mamy do dyspozycji samochody Porsche. Była to naprawdę bardzo fajna laurka dla tej marki ze strony Electronic Arts. No i słuchajcie, wybierzemy sobie jakąś fajną furkę i zaraz się karniemy. Okej, okay, i śmigamy. Tutaj analogi już działają w tej gierce, normalnie możemy sobie skręcać. Także spoko sprawa, chociaż rozdzielczość, kurczę, to jest niezła sprawa. W każdym razie Porsche Unleashed generalnie słynęło z tego, że miało naprawdę bardzo, bardzo fajną fizykę jazdy swoimi samochodami, więc to naprawdę było mega plusem w tamtych czasach. Porsche Unleashed w ogóle też miało taką fajną rzecz, że był tutaj taki jakby tryb historyczny, gdzie de facto ścigaliśmy się w samochodach Porsche. Przez lata towarzyszyliśmy marce i mieliśmy to coraz to nowsze samochody, które mogliśmy też w sumie ulepszać i mogliśmy się ścigać właśnie na przestrzeni lat, także fajna sprawa. O matko, gdzie ja tu zjechałem? Nie mamy też niestety widoku z kokpitu, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że taka gra mogłaby dawać dalej sporo frajdy. Także fajnie, że działa. Tak, a teraz doświadczyliśmy czegoś strasznego, czego doświadczali gracze w latach 90. posiadający PlayStation 1, czyli gra, która zatrzymała się na tym ekranie i nie chce się uruchomić dalej. Tą akurat grę, którą próbowałem odpalić, to jest ta, która była w napędzie, czyli, jak to się ładnie mówi, kopia zapasowa gry jakiejś rajdowej. Widzę, że nie bardzo chce się odpalić dalej. W każdym razie mod chipa tutaj mamy, więc być może płyta już jest po prostu zajechana, bo się zdegradowała przez lata. A, i jeszcze jedna taka ciekawostka dla osób, które może nie posiadały PlayStation 1 nigdy. Płyty na PlayStation 1 są czarne. To są po prostu płyty CD, które miały taki czarny spód. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Zdarzały się również płyty z muzyką, które były na takich czarnych płytach, ale wszystkie gry na PlayStation 1 właśnie były czarne. Taka ciekawostka. Ludzie mówią, że wyglądam jak Harry Potter, więc pomyślałem, że odpalimy Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny. O, to jest ciekawe. Nie wykrywa nam karty pamięci. O, coś jej nie czyta. No, może się już zdegradowała. To nic, sprawdzimy bez save'ów. Tu też wam powiem taką ciekawostkę dotyczącą Harry'ego Pottera na PlayStation 1. W pewnych aspektach ta gra była zdecydowanie bardziej zaawansowana niż ta, która była dostępna na PC-tach, bo oferowała swego rodzaju otwarty świat, a w PC-tach to była taka bardziej korytarzówka. Chociaż moim zdaniem wyglądała ta PC-towa lepiej. Tak, jak widzicie, mamy tutaj sporo drzwi, które mogliśmy potem sobie po prostu poodblokowywać i wychodzić na przykład do różnych pokojów. Natomiast ta pecetowa, jak mówię, to była bardziej taka korytarzówka, przynajmniej ta pierwsza część, bo druga już to znacząco poprawiła. Mogliśmy się trochę poszwendać po zamku, ale jak widzicie, przechodzenie między lokacjami nawet nie odbywa się za pomocą loading screenów, tylko normalnie można sobie przechodzić. No ale już przejście do większych lokacji, jak widzicie, odbywa się za pomocą loading screenów, ale ogólnie rzecz biorąc wygląda to całkiem nieźle. W sensie, jak na PlayStation 1, to Harry Potter naprawdę miał całkiem niezłą kartę graficzną. Ale słuchajcie, każdy z was chyba przyzna, że jak na PlayStation 1, to Harry Potter naprawdę miał całkiem niezłą oprawę graficzną w pełnym trójwymiarze. Okej, słuchajcie, to taki mały flashback, jeżeli chodzi o PlayStation 1. Bardzo się cieszę, że ten szarak od Andrzeja zadziałał, że jest sprawny. Nie wiem, co tam z kartą pamięci, ale mam jeszcze w domu inne karty, więc to pewnie kwestia tego. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie wspomnienia z szarakiem, jakie były wasze ulubione gry. Nie wiem, Krok, może Crash Bandicoot, może ktoś z was grał w Tomb Raidera albo w jakieś inne tytuły, może Silent Hill? Był ktoś na tyle odważny? Dajcie znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Bajos!